Głównym produktem polskich biogazowni jest... Prąd! Prąd jest głównym produktem polskich biogazowni. Ale są też inne możliwości. Można wybudować biometanownię i właśnie na taką biometanownię zapraszamy. Koniczyna Biogaz. Biogazuj z nami. Jak działa biogazownia? Chyba wszyscy już wiemy. Biogazownia to jest instalacja, która przede wszystkim produkuje prąd. Ten prąd w układzie kogeneracyjnym w silniku jest robiony z biogazu, którego składnikiem jest metan. I w tym filmie chcemy powiedzieć o różnicach między biogazownią a biometanownią i czym taka biometanownia się charakteryzuje. Z racji tego, że w Polsce nie ma jeszcze ani jednej biometanowni, udaliśmy się na wyjazd do Niemiec, gdzie takich instalacji jest już ponad 200. W tym filmie chcemy opowiedzieć o tym, czym charakteryzuje się taka instalacja, w podstawowym zakresie oraz jakie są różnice między biometanownią a biogazownią. Adam, a czym charakteryzuje się biometanownia? Biometanownia tak naprawdę jest instalacją podobną do biogazowni i często biometanownie zawierają w sobie po prostu część taką tradycyjną. W biogazowni wytwarza się biogaz, który będzie zawierał zwykle około od 50 do 60% metanu. I taki biogaz w takiej postaci, jeżeli zostanie odpowiednio podczyszczony, sprężony, nadaje się do spalania w układzie kogeneracyjnym, żeby wytwarzać prąd. Ale drugą drogą jest oczyszczanie tego biogazu w ten sposób, żeby wyizolować jak najwięcej metanu i osiągnąć taki gaz, który swoimi właściwościami będzie przypominał gaz ziemny. W związku z tym taki gaz, czyli oczyszczony biogaz do postaci praktycznie czystego metanu, jest nazywany biometan. Taka instalacja zawiera w sobie, tak jak powiedziałem, biogazownię. I następnie dodawane są specjalne urządzenia służące temu, żeby ten metan z tego biogazu wydzielić. I te urządzenia są bardzo energochłonne. I drogie. I drogie również, jak najbardziej. Bardzo często taka biometanownia również będzie zawierała w sobie układ kogeneracyjny, który jednak nie będzie służył do produkowania prądu na sprzedaż, tylko będzie produkował ten prąd i ciepło na zapotrzebowanie własnych biometanowni. Taka biometanownia też będzie zawierała komorę fermentacyjną, gdzie powstaje biogaz, która na bieżąco będzie potrzebowała tego ciepła. Jeżeli mamy sobie biogaz, prawda, i w tym biogazie zawarty jest, przypuśćmy, właśnie taki 1 metr sześcienny metanu, to w tym przypadku, żeby zasilić taki układ kogeneracyjny na własne potrzeby biometanowni, około 1/4 tego metanu będzie szła na potrzeby własne, w celu wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej, żeby to wszystko mogło działać, a 3/4 będą szły już na biometan. Czyli jeżeli będziemy mieli taką bazę pod 1 MW, pod 1 MW na prąd, prawda, to w tym przypadku zwykle tak mniej więcej oczywiście wyjdzie nam około 750 kW tego, co by szło na prąd, to właśnie pójdzie na biometan. Także jeżeli byśmy chcieli zrobić taką instalację, gdzie odpowiednich 1 MW na prąd będzie szedł na biometan, to taka instalacja powinna mieć tak mniej więcej 1,25 MW bazy takiej na prąd. Lądujemy, że tak powiem, z tym oczyszczonym biometanem. No i pytanie, co dalej z nim zrobić? I tutaj masz dwie opcje, jak mówił pewien klasyk. Pierwszą opcją jest wpuszczanie tego po prostu w sieć. Tylko w tym przypadku nie sieć elektryczną, tylko sieć gazową. I tutaj również musimy mieć to na uwadze, planując taką instalację, żeby mieć odpowiednią nitkę gazową, do której będziemy mogli to wpuścić. I jednym z powodów, dla których w Polsce te biometanownie tak bardzo powoli się rozwijają, jest właśnie konieczność po prostu umożliwienia przyłączania tego wszystkiego, zapoznania się całej infrastruktury instytucji państwowych z takim, że tak powiem, schematem, który na przykład w Niemczech działa bardzo dobrze i jest ponad 200 tego rodzaju instalacji, które wpuszczają ten gaz do sieci. Drugą drogą jest w ogóle nie przejmowanie się, że tak powiem, siecią, tylko robienie bio-LNG, czyli skroplonego biometanu, który nie tyle jest oczyszczony, również skroplony do takiej postaci, że może być transportowany poza siecią, na przykład i w szczególności środkami transportu drogowego, kołowego. Minusem jest to, że wytworzenie takiego skroplonego biometanu jest bardzo drogie i tak naprawdę gdybyśmy chcieli tylko sprzedać te bio-LNG, to nie zarobilibyśmy na takiej biometanowni. Na pewno byłoby to dużo mniej rentowne, niż gdybyśmy wykorzystywali cały potencjał, który kryje się za bio-LNG na obecnym rynku. Bo tak mówiąc
wprost i jasno. Jeżeli sprzedajemy biometan do sieci, to zarabiamy w tym momencie na samym gazie. I tak jak jest system wsparcia znany, myślę, szeroko środowisku biogazowemu FIT-FI, gwarantujący odbiór energii elektrycznej po określonej cenie, to również już zostały wprowadzone przepisy gwarantujące takie same zasady dla biometanu. W takim sensie, że również jest to gwarantowane na długi czas i po stałej cenie, która wynika z przepisu rozporządzenia. Obecnie ta cena wynosi 545 zł za megawattogodzinę. I tutaj właśnie też podkreślam, że to chodzi o tą megawattogodzinę energii zawartej potencjalnie w biometanie. To nie jest tak, jakby przeliczać to dokładnie na energię elektryczną. I już wyjaśniam, jak to działa. Jeżeli mamy normalną biogazownię, no to w tym przypadku mamy 1 metr sześcienny metanu zawartego w tym całym biogazie i następnie, kiedy spalamy go w układzie kogeneracyjnym po to, żeby wytworzyć prąd, to około 4 kWh z tego pójdą nam faktycznie w sieć. Pozostała część pójdzie nam w ciepło i w straty po prostu wynikające z działania układu kogeneracyjnego. I te 4 kWh możemy sobie sprzedać w taryfie FIP, na przykład, no mówimy tu o większych instalacjach, za cenę około 80 groszy za kilowat. Jeżeli z kolei mamy biometanownię z 10 kWh, które będą produkowane z tego metra sześciennego metanu, około 2 pójdą na potrzeby własne, a 8 kWh możemy w tym momencie z nich produkować biometan i sprzedać po cenie wynikającej z taryfy dla biometanu. Także to nie jest w ten sposób porównywalne, że to jest 1:1 i sprawia, że ten biznes biometanowy bardziej potrafi się opłacać od tego biogazowego, korzystając właśnie z tej taryfy. I o tej taryfie właśnie też chciałem powiedzieć, że bardzo cieszymy się, że coś takiego zostało wprowadzone. Takie taryfy od 2018 roku mamy w przypadku biogazowni. Dlatego w ostatnich latach tak dużo projektów biogazowych powstaje, ponieważ jest pewność, że przez 15 lat ten prąd będzie odebrany po stałej cenie, powiększanej oczywiście o inflację co roku, i to samo teraz jest wprowadzane w biometanie. I tak naprawdę teraz mamy moment, w którym biometanownie mają szansę powstawać i zarabiać. Biogaz to w dużym skrócie paliwo z rozkładu. Czas na biogaz, budowa instalacji do przetwarzania odpadów z produkcji zwierzęcej to kolejny krok w rozwoju gospodarstw rolnych. Biogaz, zwłaszcza biometan, może stać się jednym z kluczowych narzędzi zwiększania portfela gazowego. Przede wszystkim te systemy wsparcia gwarantują ogromną stabilność finansową projektu i znacznie zwiększają jego bankowalność, ponieważ po prostu przychody z inwestycji są bardzo łatwe do przewidzenia oraz gwarantowane przez państwo. Jeżeli z kolei myślelibyśmy o tej drugiej opcji, czyli produkcji skroplonego bio-LNG, tutaj możliwości jest więcej niż oczywiście tylko wprowadzanie do sieci i również potencjalnych odbiorców tego biometanu jest więcej. Jeżeli chodzi o cenę tego bio-LNG, to na tą cenę nie składa się wyłącznie cena za sam gaz. I tutaj pokrótce chciałem się odnieść do tego, jak dzisiaj działają systemy prawne ograniczające emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Znany może niektórym z Was jest system EU ETS, który reguluje to pomiędzy państwami, i istnieją również inne regulacje, w tym krajowe, które dążą do nakładania kar na przedsiębiorców, którzy produkują zbyt duże ilości dwutlenku węgla. Taki dwutlenek węgla produkuje się zwłaszcza przy spalaniu różnego rodzaju paliw kopalnych. Odnawialne źródła energii są pewną odpowiedzią właśnie na to, ponieważ mogą być zeroemisyjne albo mogą być ujemne pod względem emisji CO2. I taka może być biometanownia. Jeżeli będziemy do produkcji biometanu wykorzystywać tego rodzaju substraty, które w warunkach wolnych będą wydzielały do atmosfery metan zawarty w biogazie, na przykład, tak jak mówił Dawid, to w tym momencie my, poprzez to, że to, co normalnie by nam wydzielało metan, włożymy to do zbiornika fermentacyjnego i ten metan odzyskamy po to, żeby na przykład jakieś przedsiębiorstwo mogło go użyć, to my nie tylko nie jesteśmy emisyjni, my unikamy tych emisji, które normalnie w atmosferze by zaszły. Dzięki tego rodzaju pracy biometanowni, taka firma, która kupuje ten biometan i używa w swoim procesie produkcyjnym, może nie tylko pokazać, że jest zeroemisyjna, ale dzięki temu odejmuje sobie
tej emisji CO2, co pozwala im na znacznie mniejsze płacenie kar w tym zakresie, no możliwości też ewentualnie produkcji z innego źródła CO2, albo z drugiej strony właśnie na prezentację bardzo takiego zielonego i ESG, czym jest, co jest bardzo dzisiaj modnym słowem, wizerunku przedsiębiorstw. Natomiast, żeby miało to sens, to istotny jest substrat, jaki dajemy do biometanowni. Ponieważ jeżeli taka biometanownia miałaby działać na kiszące z kukurydzy, to nie będzie miało sensu. W tym przypadku, żeby były te ujemne emisje CO2, biogazownia musi się opierać na gnojowicach, obornikach. Biometanownia, nie? Tak, biometanownia. Głównie na tym musi się opierać. I tak naprawdę, jak zastanowicie się nad tym głębiej, to te ceny dodatkowe za biometan są sztucznie wykreowane przez politykę Unii Europejskiej. Natomiast ta polityka jest w tej chwili nie do cofnięcia, co oznacza, że te ceny, i to widać, one systematycznie rosną. Trochę się też wahają, ale ogólnie rosną i też po prostu widzimy, że coraz większy nakładany jest nacisk na to w Unii Europejskiej, ażeby właśnie ten ujemny ślad produkować, i dlatego to bio-LNG jest tak cennym produktem, ponieważ chodzi o gaz i chodzi właśnie o certyfikaty unikniętych emisji. I tak jak rozmawialiśmy z osobami, które już taką biometanownię obsługują, o czym też za chwilę zobaczycie właśnie rozmowy nasze na reportażu, te ceny z tych redukcji emisji w Niemczech potrafią osiągnąć kilkukrotnie wyższą wartość niż samego gazu, który jest sprzedawany. I taka biometanownia, którą zobaczymy za chwilę, jest wyjątkowa w Niemczech, ponieważ jest właśnie biometanownią bio-LNG. Dokładnie. I to jest biogazownia na ogromnym gospodarstwie, które ma kilka tysięcy hektarów pola, i w tym gospodarstwie mają kilka tak naprawdę biogazowni. Jedną z tych biogazowni właśnie przerobili, dorzucili do niej ten element związany z bio-LNG. Historia tej biometanowni pokazuje jeszcze jedną wielką zaletę technologii bio-LNG, a mianowicie niezależność od operatorów sieci elektrycznych, dystrybucyjnych czy gazowych w zakresie tego, czy będziemy mogli po prostu swój produkt wypuszczać i faktycznie go sprzedawać. Tam historia była taka, że oni mieli biogazownię tradycyjną, którą sukcesywnie rozszerzali do momentu, gdzie energetyka powiedziała im: nie ma opcji już więcej, żebyście nam wpuszczali w sieć, a mieli zasób. I nie było tam też nitki gazowej, co w Niemczech akurat te sieci są bardzo dobrze rozbudowane, stąd w większości tam jest ten model sieciowy, w przeciwieństwie na przykład do krajów takich jak Francja. Pozostaje nam teraz tylko jedno. Nach Deutschland! Witamy na biometanowni w miejscowości Dachau w Niemczech. Jest ze mną pan Klaudiusz Nowotny, prezes firmy Natek. Panie Klaudiuszu, co to za instalacja? Co pan robi na tej instalacji dziś? Dzień dobry, witam serdecznie. Ta instalacja to jest pierwsza instalacja do produkcji bio-LNG w Niemczech. Powstała tutaj za zapotrzebowanie własnych. A co robię dzisiaj? Dzisiaj wspólnie zorganizowaliśmy wyjazd studyjny dla polskich inwestorów, które tym tematem są zainteresowani, żeby szukać też alternatywnych możliwości produkcji energii z biogazowni. Jak są ograniczenia dołączenia do sieci elektronicznej, do sieci gazowej, a są dalsze możliwości generacji biogazu, bo jest dostęp do substratów, to jest jedna możliwa alternatywa produkcji skroplonego gazu, bio-LNG, i sprzedawania go w sensownych cenach na niemieckim rynku. Also wir sind jetzt hier auf dem Betriebsgelände der Ruhr Agrar auf dem Standort in Dachau. Das ist einer unserer vier Standorte. Wir bewirtschaften insgesamt im landwirtschaftlichen Bereich 12.000 Hektar und haben insgesamt 20 Megawatt Biogas, die wir betreiben. Das Besondere an diesem Standort ist, dass wir hier Deutschlands erste Bio-LNG-Anlage im Hintergrund sehen. Wir diese Art von Anlagentyp jetzt auch bei mehreren Anlagen von unseren Biogasanlagen mit anfügen werden und auch für andere Biogasanlagenbetreiber dann zur Verfügung stellen. Die Biogasanlage steht seit 2011 hier und wird derzeit mit 2,74 Megawatt elektrisch betrieben. Die Bio-LNG-Anlage haben wir letztes Jahr im November 2022 in Betrieb genommen und haben die Installation ungefähr seit Juni 2022 durchgeführt. Hier waren wir ungefähr 30 Jahre.
Nasz fundament naszych działań to była automatyzacja. Mój partner z Austrii, który zaczął wtedy interesować się biogazowniami, bo był współwłaścicielem jednej biogazowni. I z tą wiedzą wtedy automatyzacji zaczął pracę optymalizacji eksistującej biogazowni. I w naturalny sposób zaczęło się to rozwijać, zaczęliśmy takie całe inwestycje realizować pod klucz. Czy mieliście tutaj jakieś problemy, przeszkody przy powstawaniu biogazowni, jakieś problemy społeczne z urzędami? I ile czasu zajęło przygotowanie takiej dokumentacji, żeby ruszyć z budową? Ja, zu Anfang gab es einige Probleme. Die Anlage sollte so nicht genehmigt werden. Die Baugenehmigung sollte nicht ausgesprochen werden. Die Leute aus der Gemeinde hier drumherum hatten aber ein großes Interesse an der Fernwärme aus dem Biogas und haben sich dafür gemeinsam eingesetzt, eben diese Biogasanlage dann umzusetzen. Und dadurch wurde das Verfahren, das Genehmigungsverfahren, nochmal aufgenommen und die Anlage konnte gebaut werden. Wir haben ungefähr, ich schätze mal, ein Jahr lang gebraucht, bis dann die Genehmigung dort gewesen ist. Zrealizowaliśmy mniej więcej w całości około 130 instalacji, od takich mniejszych 30 kW zainstalowanej mocy do 12 MW. Od odchodów zwierzęcych, po miotkurze, ale też odpady pobojowe i też tak zwany podzowy kosz, odpady komunalne. To jest taka gama produktów, które my się zajmujemy przy tych biogazowniach. Okej, ile z tych biogazowni zostało wybudowanych w Polsce? W Polsce mamy teraz mniej więcej około 5 projektów. Obecnie teraz dwie instalacje kończymy. Jedna przy Zamościu, tą instalację teraz uruchamiamy. Druga, jak wszystko dobrze pójdzie, to gdzieś na końcu października będzie uruchomiona 80 km od Warszawy. Czy ja dobrze zrozumiałem, że to ludzie, którzy byli w mieście gdzieś dalej, nie chcieli biogazowni, ale dzięki protestom ludzi, którzy są w najbliższym sąsiedztwie, udało się ją realizować, więc ludzie protestowali za powstaniem biogazowni? Tego się chciałem dopytać i też ile domów mniej więcej ogrzewacie tym ciepłem teraz? Ja, das ist richtig. Es gab Leute aus den Städten, aus den Gemeinderäten, die das nicht erlauben wollten. Und genau die Leute, die aber dann auch letztendlich davon profitieren, also die dort drumherum wohnen, die die Wärme auch bekommen, die haben sich dafür eingesetzt. Und genau deswegen haben wir hier das Glück, eben die Biogasanlage auch 2011 dann bauen zu dürfen. Und wir haben jetzt hier in diesem Fernwärmenetz ungefähr 100, 160 Anschlüsse. Mhm. Und insgesamt hat wir die ganze gesamte Ruhr-Agrar schätzungsweise 850 Haushalte, die mit Fernwärme versorgt werden. Dlaczego zdecydowaliście się na dostawienie takiej właśnie instalacji do BioLNG, do waszej biogazowni? Czy jesteście zadowoleni z tego rozwiązania? Wir haben vor ungefähr 4 Jahren nach einer Alternativlösung zur klassischen Verstromung und zur klassischen Förderung durch den Staat gesucht. Und dann sind wir in Richtung Biomethan gegangen, letztendlich noch einen Schritt weiter mit Bio-LNG, weil wir den Kraftstoff Bio-LNG im Schwerlastverkehr zur CO2-Reduktion als den Kraftstoff sehen, der jetzt etwas bewirken kann. Und wir sind mit der Installation, die wir hier vorgenommen haben letztes Jahr, sehr, sehr zufrieden. Und freuen uns auch, unsere weiteren Projekte, die wir dieses und nächstes Jahr umsetzen werden, dann gemeinsam mit den Landwirten umzusetzen. Masz może jakieś rady, wiadomości, przesłanie do polskiego rynku biogazowego, polskich biogazowników? Als Biogasnation in Europas Nummer 1, als deutsche Nation mit 9800 Biogasanlagen, würde ich mir sehr wünschen, dass Polen auch seinen Markt weiterentwickelt. Wir sehen, dass wir hier alle zusammen mit Biogas sehr gut leben können. Die Leute profitieren stark davon, durch die Nahwärmeversorgung, durch Biomethan, durch Bio-LNG. Also es gibt sehr viel Positives und es lässt sich vor allen Dingen auch eigentlich sehr, sehr gut mit der Umwelt vereinen. Also Biogas ist bei weitem nichts Schlechtes, Biogas ist etwas Tolles. Und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn wir auch auf dem polnischen Markt demnächst nicht vielleicht nur 100 Anlagen oder 120, sondern auch irgendwann die 200, okay, dass wir vielleicht auch irgendwann die 1000 knacken, das würde uns sehr freuen. Dankeschön, danke für Ihre Gastfreundlichkeit. Dankeschön, hat uns sehr viel Spaß gemacht, Sie hier zu begrüßen. War ein schöner Tag. Co to jest? Ja myślę, że to jest przyszłość. Możliwość wykorzystania gazu skroplonego, sprzedaży go międzynarodowej. Jak są jakieś bariery administratywne, urządowe lub jakiś brak możliwości dołączenia do sieci elektronicznych lub gazowych,
to możemy to z uśmiechem, szerokim łukiem ominąć i nadal stosować wtedy biogazownię, wykorzystując sensowne substraty i sprzedawać wtedy ten produkt, który jest mile widziany międzynarodowo w całej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Także widzicie, jaka jest przyszłość, jaka nas czeka przyszłość. Myślę, że będzie to dobra przyszłość. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim. Biogazu jest z nami. Yeah, perfect. Halo, halo Warszawa, łączymy się ze studiem. Także tyle na ten moment z Niemiec. Tematom biometanowym będziemy się bardzo uważnie przyglądać, a jeżeli chcielibyście się przyjrzeć innym tematom biogazowym, to zapraszamy na nasz kanał, bo będzie tam bardzo dużo informacji. Już jest dużo informacji, a będzie jeszcze więcej. Auf Wiedersehen! Koniczyna Biogaz. Biogazuj z nami! W Niemczech, nawet mimo tego, że mamy gospodarstwo, które ma 5 takich ogromnych silosów, nawet nie wiem ile one mają pojemności, to też przykrywamy kiszonkę oponami.